Moja mama bardzo dobrze wspomina swoje dzieciństwo. Najbardziej zapadł jej w pamięć nieduży las, który znajdował się na wysokiej górze w pobliżu domu. Kiedy przyjeżdżali kuzyni, wybierała się wraz z nimi i rodzeństwem na spacer. Rosły tam najlepsze pod słońcem poziomki, maliny i różnego rodzaju grzyby. Lecz to nie był zwyczajny las. W samym środku znajdował się tajemniczy, ogromny kamień, który budził ich ciekawość. Wokół niego rosły jeszcze smaczniejsze owoce i grzyby. Kiedy chcieli odpocząć, zawsze na nim siadali, a ochronę przed słońcem dawały rozłożyste drzewa. W sąsiedztwie lasku było źródełko, z którego wypływała woda, nawet w najmroźniejszą zimę. A latem dzikie zwierzęta chętnie odwiedzały to miejsce, by napić się czystej, zimnej wody. Rodzice nie pozwalali zbliżać się tam w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Lecz one potajemnie obserwowały to miejsce. Widać było, że to jest jakieś królestwo zwierząt, roślin, wody, a nawet kamieni.